Siema. Właśnie oglądam Papa Smurfa. Ostatnio myślałem o tym i chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami, moim zdaniem na ten temat. Jak wiecie, wielu aktorów odeszło w ostatnim czasie. Ja nie wiem. Już? I... Za 10. Zadamciu. Posłuchajmy chwilę. A Matula jeszcze żyje? Trzymaj się, szlechy. Matula jeszcze żyje? Chodzi? Robi zakupy? Obiad gotuje? Nie. Byś pokazał mi, jak mieszkasz? O kurwa, ty widzisz, prawie się ze śmietnika zwaliłeś. Gość cały czas szuka nowych aktorów. Wnika w ich prywatne życie, wypytuje ich o prywatne życie, o ludzi. Ciężko? Stara się jak najwięcej o nich dowiedzieć, zobaczyć, jak mieszkają, wszystko nagrać i zarobić na tym hajs. Niejednokrotnie żartując z ludzi, śmiejąc się z nich, szydząc, nie szanując ich wcale, traktując po prostu jak obiekt zarobku. Tak, to ja zaraz pójdę zobaczę. To nie jest dobre traktowanie ludzi. Oni odchodzą, on często ze śmiechem o nich wspomina. Często w sytuacjach bardzo poważnych, krytycznych, on wybucha śmiechem. Widać, że go to bawi, że ma z tego jakąś chorą satysfakcję. Przy okazji zarabia duże pieniądze. Mam ich pieniędzmi. Sponsoruje ich alkoholizm, ich zagładę, w zamian za nagrywanie ich życia i ich powolnego upadku, który kończy się śmiercią. A Marty nie ma, może już wyszła, bo już dwa tygodnie. I on właśnie to chce nagrać. Chcę nagrać ludzi, żeby zarobić. Ma wielką oglądalność, zarabia pieniądze. Niektórzy się od niego odwrócili, nagrywają sami. Skąd takiego masz? Kiedy? Próbują kopiować to, co robi on. Ty gadasz? Za ile? Ale nie płacą pieniędzy. Mówię o jednym z aktorów, który... Jednak jakoś z tego wyszedł, a było z nim ciężko. I teraz tak, chciałbym zachęcić wszystkich, którzy oglądają Smurfa, żeby przestali. Żebyśmy przestali to oglądać. Bo to nie ma sensu jednak. Darek, będziesz miał wypłatę czy nie? On zarabia na pokazywaniu ludzkich żyć, tak, ja dzisiaj nie będzie. Ludzi z problemami, to lipa. Z problemami nie alkoholowymi, będzie. Ludzie z rynsztoka, mieszkający często w wątpliwych warunkach lub nie mieszkający nigdzie, śpiący gdzieś po krzakach, na kartonach, w śmieciach, i on zawsze tam przyjdzie i zawsze to nagra, gdy są bardzo pijani, poobijani na twarzach, gdy się przewracają, wszystko nagrywa. Za chwilę będziemy świadkami, jak wspomina o jednym z aktorów, który umarł, i oczywiście będzie towarzyszył temu głupi uśmieszek. Jakby nie żałował człowieka, ale żałował obiektu, na którym zarabiał. Żałował pieniędzy, które stracił przez to, że on umarł. Posłuchajcie. No tutaj tylko wspomniałem, zostały po łysy. Kurde. Ślepiej jak tu leżał, kurde, i był. Przecież kurde. Może ktoś już tutaj by mu pomógł. Ale nie wiadomo. Ale kurde, w domu, żeby nie pomóc za człowieka. Ja tego nigdy nie przeżyję. O. Słyszeliście? On tego nigdy nie przeżyje. Ile musisz zapłacić? Rozbawiło go to. To dawaj, wychodź.
A mówił o śmierci człowieka, którego wziął do domu, żeby mieć go pod kontrolą. I w nocy ten spadł ze schodów i reszta pijaków mu wcale nie pomogła. I tak łysy odszedł. Odszedł Stasiek, odeszła Marta, wcześniej odszedł Gienek, który żył bez nóg w przyczepie. Ten oczywiście go tam odwiedzał. W ostatnich momentach jego życia, gdy ten już nie widział, nie wychodził z przyczepy. Sikał pod siebie. Przyjeżdżał tam, nagrywał i komentował, ale śmierdzi, ale śmierdzi. Tak, i to jest ten jego ulubiony tekst. Zawsze mówi, ole jebie, ole tu wali, ale tu capi. Dziwne, żeby alkoholicy śpiący na śmieciach i kartonach, którzy się nie kąpią, nie śmierdziało od nich. Ale on zawsze musiał to powiedzieć. Ole śmierdzi, sam do nich przyjeżdża, szuka ich. Nagrywa. I zawsze komentuje w ten sposób. Ole śmierdzi. Maharaja Velvol. Świetnie się bawi. Co? W tym wszystkim. Jermocha nie brocha. Zakład? Zumie sumie? Co? Zakład? Także nie oglądajcie Papa Smurfika. Zachęcam was do tego. W przeciwnym razie on zawsze będzie czerpał zysk z nieszczęścia innych. No jest u mnie. Będzie z nich szydził na filmach, które koniecznie będzie zamieszczał na swoim kanale, monetyzując je w ten sposób, zarabiając na śmierci. Sonia, poczekaj. Poczekaj, Sonia. Prowokuje sytuację, w których pijak się przewróci. Naprawdę to nie jest fajny content. Obserwując to wszystko, widać, że to wszystko jest robione dla zysku. To po prostu jest mamienie alkoholików mamoną. Gumowych drzew, jak to łysy mówi. Zawsze. Gosiu, ja jadę. Poczucie, że jest się czyimś panem, że ludzie są jego własnością. Tak właśnie on ich postrzega, jako swoją własność. Nie pozwala im mieć tajemnic przed sobą. Chce wszystko o nich wiedzieć. Wypytuje ich o ich prywatne życia. Manipuluje nimi. Wręcz steruje nimi. Trzeba nas zabrać. Tam ma pogrzeb. O 15 chyba. No to nas przywieziesz. I nie pozwala im kontaktować się z innymi. I nagrywać z innymi. Chce mieć do nich wyłączność. No ale to musimy jechać. Ja tu żartami. Tu nie śmiech. Zuchwały typ. Przebiegły. Cwany lis. Zwykły głupek. Pana Maszka, czego się denerwujesz?